Kolejne miliony dofinansowania przeznaczono na rozwój turystyki rowerowej w Beskidach. Tutejsze szlaki wkrótce zostaną rozbudowane. Wszystko za sprawą unijnej dotacji, jaką otrzymało miasto Ustroń. 9 milionów złotych dofinansowania zostanie przeznaczonych na realizację projektu Rowerem przez Beskidy. Projekt Rowerem przez Beskidy obejmuje wykonanie z dofinansowania tego projektu ponad 14 km tras, cały korytarz prawie 18 km. To jak pani redaktor wspomniała, łączy od południa gminę Wisła poprzez Ustroń z gminą Brenna, wspólny produkt turystyczny, trzy gminy turystyczne współpracujące ze sobą. Nie tylko w tym temacie, ale także w wielu innych i myślę, że ta współpraca będzie dalej się rozwijała dla dobra turystów, którzy do naszych gmin przyjeżdżają. Przedmiotem projektu jest poprawa parametrów technicznych wiślanej trasy rowerowej na terenie partnerskich gmin Ustronia, Wisły i Brennej, a także wykonanie na terenie gminy Brennej fragmentu nowej wojewódzkiej trasy rowerowej, której planowany przebieg wpisuje się w korytarz Bielsko-Biała-Cieszyn. Myślę, że jesteśmy ważnym elementem ścieżki tras rowerowych, które województwo śląskie planuje i to spojrzenie na południe województwa śląskiego i połączenie tych aglomeracji Bielska-Cieszyna właśnie tym projektem, który nazywamy umownie projektem numer 604. Chcemy, żeby walory tej trasy jak najbardziej wyeksponować i chcemy, żeby dla aglomeracji śląskiej była to wielka atrakcja spędzania wolnego czasu, czy weekendowego, czy nawet wypoczynkowego. W ramach inwestycji ma powstać infrastruktura turystyczna, punkt odpoczynkowy z elementami małej infrastruktury, a także stojaki na rowery, zadaszenie siedziska i tablice informacyjne. Termin zakończenia projektu zaplanowano na grudzień 2022 roku. Więcej o planowanej inwestycji i sezonie turystycznym w Beskidach powiedzą w dzisiejszym programie gość dnia wójt gminy Brenna Jerzy Pilch i burmistrz Ustronia Przemysław Korcz tuż po serwisie Raport.